Witam wszystkich w kolejnym materiale. Słuchajcie, przyszedł czas, żeby zrobić sobie nasz prawdziwy taki chlebek na zakwasie żytnim z mąki pszennej. Co nam będzie potrzebne? No oczywiście zakwas. Słuchajcie, ja już mam tutaj dokarmiony. Zobaczcie, ja sobie, co robię w ogóle z zakwasem. Zakwas, jeżeli dzisiaj pieczemy, to w dniu poprzednim, około godziny 18, pierwszy raz dokarmiam sobie zakwas. Zakwas dokarmiam pierwszy raz mąką żytnią 2000 i zostawiam go na 6 godzin. Po 6 godzinach, pi razy drzwi, bo to oczywiście nie apteka, koło 11.30, 12, po tych 6 godzinach, przebijam ten zakwas kolejny raz mąką żytnią 2000. Ja to tak portuję, 100 gram, 100 gram wody, 100 gram mąki, 100 gram wody. I po tym drugim przebiciu zostawiam go do rana. Wstaję, jak robię sobie kawkę rano, to ten zakwas przebijam sobie kolejny raz z tym, że już mąką typ 720 żytnią. Czyli 100 gram wody znowu i 100 gram mąki. I znowu go zostawiam, tylko że on już jest tak rozhuśtany ten zakwas, że tak powiem, już tak aktywny, że on będzie gotowy do użycia już po 3 godzinach. Musicie obserwować. Ja po wymieszaniu, ja robię go na gęsto, jak widzicie w misce, nie w żadnym słoiku, zasypuję sobie go mąką też dodatkowo. I taki marmurek wam się zrobi. Zobaczycie, jak ten zakwas wyrośnie, będzie już ten, bo on sobie będzie pobierał już z tej mąki, znaczy, że zakwas jest gotowy. I przebijam go po raz czwarty, ostatni, znowu mąką typ 720, woda oczywiście i mąka, zasypuję, przykrywam i zostawiam. Jeżeli już będziecie wiedzieć, że zakwas będzie za godzinkę gotowy do użycia, może nawet wcześniej, z półtorej godziny, zaczynamy robić chlebek. Ja sobie zakwas na razie postawię na bok, ok. Słuchajcie, o co chodzi? Żeby zakwasu nie przetrzymać. Także jeżeli już wiecie, że na przykład za półtorej godziny będzie zakwas gotowy, bierzemy sobie naszą mąkę. W moim przypadku jest to typ, jak powiedziałem, 750 pszenna. Możecie użyć innej, obojętnie jakiej pszennej. Byle by było powyżej 500. I słuchajcie, teraz tylko 15 gram soli do tego. I około 430 gram wody o temperaturze, ja daję zawsze 30 stopni. Powiem wam trochę o tym procesie, bo to jest bardzo ważny proces. To nie jest takie proste wymieszanie składników. Ten proces się nazywa autoliza. Tutaj chodzi o to, że mąka po dodaniu wody, enzymy w niej zawarte, zaczną przetwarzać już naszą skrobię na cukry. A białka zawarte w mące zaczną tworzyć gluten, dzięki któremu nasz chleb będzie rozciągliwy i potem elastyczny i będzie taki, no, jak powinien być. I ten proces naprawdę jest bardzo ważny. I czas, jaki powinien trwać ta autoliza, jest w granicach od godziny do 2 godzin. Także, tak jak mówię, mamy zakwas za 2 godzinki gotowy. Wstawiamy sobie, oczywiście nie zateka, to 15-20 minut wyoferował, nie zrobi różnicy, także ja sobie teraz dodam naszej wody, wstawiamy sobie wagę. Oczywiście najlepiej wszystko ważyć, nie mierzyć. Damy sobie wodę. Dam 400 dzisiaj. Ok, mamy. Ja sobie mieszam i dalej wam będę mówił. Słuchajcie, perfekcyjne proporcje książkowe, jakie powinny być zachowane przy wyrabianiu chleba, to jest kilogram mąki, czyli 1000 gram mąki, 70% wody, czyli to powinno być około 430 ml, 15% zakwasu, ja dam troszkę więcej, i 2% soli. Także to jest taki perfekcyjny, książkowy przepis na chleb. Słuchajcie, no i co teraz? Teraz to tylko wymieszać, żeby było wymieszane i odstawiamy, tak jak powiedziałem, na minimum godzinę. Także słuchajcie, o sprzętach, które będą nam potrzebne później, powiem później. Także mąka z wodą i solą wymieszana. No jeszcze domieszam sobie za chwilę. I widzimy się już za
około do 2 godzin przy następnych czynnościach. No i nasze rzeczy już gotowe. Przeszła ta odpowiednia ilość czasu, o tym mówiłem. Zobaczcie, na zakwasik jest super wyrośnięty. Puszczysty, widać jak pracuje. Tu mamy naszą mąkę. Teraz po prostu wytarujemy. Dodamy nasz zakwas do naszej mąki. Słuchajcie, zakwasik, o, puszysty. Jest dobrze zamieszać, oczywiście przed dodaniem. Zamieszać i dodajemy 230 g tego zakwasu do naszego ciasta. Ile mamy? 160. 260 troszkę za dużo. Jak oglądacie mój kanał, to wiecie, że lubię, żeby było dokładnie ważone. Ok. Zakwas na razie na bok. A to po prostu trzeba wymieszać. Dobrze jest na przykład zmoczyć sobie rączkę wodą, żeby się na początku ciasto nie przyklejało. I słuchajcie, mieszamy. No i mamy naszą mąkę połączoną z zakwasem. Słuchajcie, co teraz będziemy robić? Teraz zostawiamy to na 40 minut. Po 40 minutach będziemy ciasto rozciągać. No i pierwszy etap mamy za sobą, słuchajcie. To już jest etap fermentacji, o którym wam nie powiedziałem, po wymieszaniu. I ten etap powinien trwać. Pijas drzwi do 3 godzin. 3, nawet 4 godzin. I właśnie w tym czasie będziemy to ciasto rozciągać. Co nam daje rozciąganie? Słuchajcie, rozciąganie daje nam to, że poprawiamy siatkę glutenową, która nam później zatrzyma dwutlenek węgla wytworzony przez zdroże i żeby była taka struktura chleba superowa i poprawi w ogóle jakość chleba. Także po 40 minutach od dodania naszego zakwasu do naszego ciasta po prostu będziemy je co 40 minut rozciągać. Normalnie 4-5 razy po prostu koniec, podnieść, zawieść, podnieść, zawieść. Ja wam teraz to pokażę. Oczywiście rączkę sobie namoczymy. Ja na początek sobie to ciasto od miski odkleję i zobaczcie. Podnieść i dokleić. Obracamy o 45 stopni, podnieść i zostawić. I podnieść i zostawić. I to takie rozciąganko. Cyk. Nawet zobaczycie, że ten chleb od razu będzie stawał się ciasto na chleb inne. Zobaczycie. I tak 4-5 razy. Zostawiamy. Słuchajcie, przykrywamy i zostawiamy na kolejne 40 minut. Także ja nie będę wam pokazywał każdych tych 40 minut odstępów i wyrabiania, także już zobaczymy się po czwartym. No i jesteśmy po naszej fermentacji. Tu mamy nasze ciasto. Co teraz będziemy w stanie z tym robić? No, trzeba je teraz zrobić takie wstępne formowanie. Przed właściwym formowaniem. Już teraz bez wody, bez tego. Rozsypę sobie troszeczkę chwilę przez sitko, albo lepiej. Sitko na stole. Przez sitko mąki. I będziemy ciasto formować. I wywalamy sobie to nasze ciasto na blat. O, proszę. Czy się trochę przykleja, ale niestety tak jest. Także słuchajcie, co robimy? Rozciągamy na 3 i składamy. Tu w tą stronę i składamy. I w tą stronę. I składamy. I w tą stronę i składamy. Jeszcze podsypę. I w
tą stronę i składamy. Słuchajcie. I trzeba sobie teraz to lekko poformować. Można łapką, słuchajcie, można rękami. Jest dobrze to ściągnąć, nadciągnąć do środka. Widzicie, ciasto jeszcze jest luźne. Sobie jeszcze sypę i składamy je tak do środka. O, cyk, cyk. Żeby zrobić takie naprężenie. Ok. Widzicie, ładna kuleczka się formuje. Okay. O. I mamy super, super kuleczkę uformowaną. I teraz odstawiamy to na 30 minut na odpoczynek, żeby sobie nasze ciasto zapamiętało swój kształt. Także jesteśmy za 30 minut. Nasze ciasto jeszcze nie odczekało tego swojego czasu, ale słuchajcie, teraz sobie przygotujemy coś, w czym będziemy to ciasto wyrastać przed pieczeniem. Ja używam sobie koszyczków ratanowych, ratanowe, wiklinowe. Obsypę sobie je mąką w środku. Jaką mąką? Ja użyję tego mąki ryżowej, dlatego że mąka ryżowa nie zawiera glutenu i ta mąka się po prostu nie przyklei do niczego. Także jak będę wywalał sobie, wywracał na do pieczenia, to nie przyklei mi się chlebek do formy. Słuchajcie, co jak nie macie takiej formy? Po prostu polecam kupić 30 zł, a naprawdę wygoda. Chyba że macie takie naczynie żaroodporne w domu. Wtedy bierzemy ściereczkę, wykładamy sobie równiutko, tak samo obsypujemy to mąką, dokładnie, i po formowaniu, które za chwilę będziemy robić, wkładamy to ciasto do tej miski. I słuchajcie, to wyrasta w tej misce. Jaki jest plus takiego pieczenia w takim czymś? Ano taki, że potem zamykacie sobie to naczynko i odwracacie do góry nogami i już macie formę, w której możecie piec. Mnie się to osobiście nie podoba. W tradycyjnych piekarniach jest łopata, jest piec, ciarko pieca. W większości filmów, które widziałem, ludzie prezentują właśnie pieką w takich naczyniach, w garkach tych. Ja nie lubię. Ja mam kamień do pizzy i do chleba w piekarniku. Wywracam sobie na łopatę łopatą do piekarnika i ten chleb się wyrabia. Także co? Ja sobie od razu tutaj wezmę, pruszę tą mąką. O, trochę przesadziłem w jednym miejscu. Przesadziliśmy. A, nie szkodzi. To potem się i tak wszystko zdmuchnie. Także najpierw sobie przygotuję właśnie moją formę. Dosyć obficie sobie to posypę. Boki też tutaj. Boki też. Ok, mamy gotowe. Nasza forma jest gotowa. I co teraz? Znowu trzeba ciasto poskładać, zrobić w kulkę i wtedy już do takiego koszyczka na wyrastanie. Także co? Działamy! Obsypę sobie mąką troszkę. Wyciągnę jeszcze. Przyprawiło. Co i po prostu składamy. Rozciągamy w jedną stronę i tą drugą zakładamy na tą pierwszą. I tą zakładamy na pierwszą. O. I znowu w tą całą stronę. Tak rozciągamy i zakładamy na pierwszą. Muszę sobie ręce co jakiś czas mąką, żeby nam się ten chlebek nie przyklejał. Ok. I wracamy go teraz. Wracamy go teraz i formujemy nasz kształt okrągły. Tutaj jest taki ruch, że tu podbieramy, a tą ręką musimy ściągać.
tak, cyk. Jeszcze go poskładać w tą stronę i słuchajcie, do góry nogami bierzemy i do formy. To, co tu jest, można sobie skleić, to się zaraz wszystko ładnie poskleja. I okej. Okej. To się wszystko nam zaraz ładnie wyrówna. I słuchajcie, obsypujemy to trochę mąką. Już tą nie ryżową, tylko zwykłą. Obsypujemy i teraz czas wyrastania. Dwie szkoły. Lodówka 12-14 godzin, temperatura 3-4 stopnie, albo w temperaturze pokojowej 3-4 godziny, w zależności jak to będzie wyglądać. Także ja zostawiam sobie to, teraz przykrywam w temperaturze pokojowej i widzimy się jeszcze dzisiaj przy pieczeniu. No i jesteśmy, słuchajcie, minęło coś koło 3 godzin, zobaczcie, chleb już pięknie wyrośnięty. Jak sprawdzić, czy jest dobry? Trzeba wcisnąć palcem, jak ciasto jest takie sprężyste i ten dziurka się niweluje, wraca, to jest ok. To nie mam jak wam pokazać, jak wkładam do pieca i tak dalej. Słuchajcie, piec mam nagrzany 240, 40 minut wcześniej. Pierwsze 10 minut 240, a potem 40 minut na 180. Po prostu sobie to ciasto, cyk, obrócę na łopatę, wezmę sobie z góry pędzelkiem nadmiar tej żytniej mąki, po prostu zetrę i wstawiam do piekarnika. W piekarniku też rozgrzewa się na samym dole pojemnik metalowy, do którego po prostu rzucę kilka kostek lodu i wytworzy mi się para. Także ja idę działać sobie z piekarnikiem, przecież chyba nie ma nic fascynującego w tym, żeby włożyć chleb do piekarnika, także widzimy się już po upieczeniu. No i jesteśmy, kochani, nasz chlebek upieczony. Taka porada, co trzeba zrobić po skończonym pieczeniu. Szybciutko chlebek wyciągamy i takim psikaczem wpsikujemy go wodą, żeby ta skórka była taka chrupiąca. I oczywiście po wyciągnięciu z piekarnika chlebek przez 30 minut jeszcze się piecze, wypieka w środku. Dlatego jego kładę zawsze na kratkę i nakrywam go ściereczką jakąś, żeby jeszcze sobie spokojnie dochodził. Oczywiście nie kroimy świeżego chleba. Musimy poczekać jakieś 3 godziny, żeby on przestygł. Wtedy się będzie fajnie kroił, ale zobaczcie, jaki chlebuś nam wyszedł. Idealny. Zobaczcie. Wszystkich stron. Tak się prezentuje. Fajnie skórka spieczona. I teraz może kilka takich porad ode mnie, żebyście się nie zrazili od razu przy pierwszym bochenku, bo tak naprawdę jeżeli zaczniecie robić i zrobicie z przepisu, gdzie hydracja wynosi 70%, to ciężko wam będzie na pierwszy raz ogarnąć taki chleb, bo to jest dość ulejące ciasto. Ja sobie takie lubię, bo na przykład tylko wtedy mieć trzeba szybkie rączki, piekarnik nagrzany, szybko wybracać na łopatę i włożyć do piekarnika, bo to ciasto się szybko rozlewa jeszcze i potem nagle chleb się robi większy i fajnie wyrasta. Jak widzieliście, ja nie nacinałem chleba. On mi nie pęka nigdy, z tego właśnie też jestem zadowolony. Nie robię tam żadnych wzorków. Co jeszcze? Czas. Zaplanujcie sobie czas, bo naprawdę zobaczcie, jest teraz, no powiem, 23.34, a zaczęliśmy wczoraj o 18.00 od zakwasu. Dzisiaj przez wszystkie te przebijanie zakwasu, wyrabianie tego ciasta, wszystko. Także naprawdę trzeba, żeby jeden chlebek zrobić, sporo trzeba tego czasu. Jak już wpadniecie w rutynę i sobie ustawicie swój taki grafik, to będzie tylko moment cyk, 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 cyk i chlebek gotowy. I to chyba w sumie na tyle. Jeżeli się podobało, to wiecie co zrobić. Jakąś łapkę, komentarz. Dajcie znać o sobie, czy się podobało, czy nie.
Jeżeli nie subskrybujesz kanału jeszcze, tam w dolnym rogu jest guzik, możesz go kliknąć. Będzie mi bardzo miło, będę bardziej jeszcze zmotywowany do dalszej pracy, dalszych materiałów. Co, a Wam za chwilę wstawię jeszcze kilka zdjęć z tego, jak chlebek wyglądał po rozkrojeniu, bo już nie będę dokręcał, bo i tak pewnie dopiero jutro rano będę go kroił. Także dziękuję wszystkim za oglądanie. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego chleba, przepisu, co i jak, pytajcie śmiało, piszcie komentarze. Także dziękuję bardzo i pozdrawiam.